Telewizja w Polsce.pl. Edyta Hołdyńska, kolejna część naszego programu i kolejne komentarze w kwestii decyzji Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, o obniżeniu pensji posłom i senatorom, także o obniżeniu uposażenia polityków samorządowych. Gość w naszym studio, gość popołudnia z Telewizją w Polsce.pl, Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w Polityce.pl. Dzień dobry Państwu. No i jak oceniać te decyzje? Jak oceniać decyzję prezesa PiS? No widzimy, że te oceny są bardzo różnorodne. Jedni te decyzje chwalą, inni przywłaszczają sobie sukces. Opozycja. Jeszcze inni, tak, jeszcze inni uważają, że nie jest to decyzja trafna. Po pierwsze, na co już zwrócono uwagę, no pan prezes Kaczyński powiedział, że ministrowie zdecydowali się oddać tę premię, więc wyglądało to rzeczywiście jak jego decyzja, ale to jest decyzja wspólna. Przyznam, że ja tej decyzji... To może decyzją Jarosława Kaczyńskiego jest sposób przekazania tych nagród na cel społeczny przez Caritas. A no właśnie, samo przekazanie nagród na cele charytatywne i to jeszcze na Caritas, no myślę, że piękny, wspaniały cel. Natomiast ta decyzja tutaj, no jednak moim zdaniem nie będzie miała dobrego, nie wybrzmi w taki sposób, w jaki mogłaby wybrzmieć. Po pierwsze, od dawna powinniśmy już dawno temu zacząć debatę o zarobkach polityków, bo nie może być sytuacji takiej, jaka jest w Polsce, że wiceminister czy wręcz minister zarabia mniej niż dyrektor średniego szczebla w biznesie. Nie może być tak, że minister zarabia mniej niż redaktor naczelny jakichś gazet, tygodników opinii, czy inni przedstawiciele mediów wysoko postawieni. No to są sytuacje niedopuszczalne, ponieważ one ze swojej natury są korupcjogenne. Jeżeli osoby stanowiące prawo, wpływające na kształt prawa, zarabiają mniej niż ludzie im podlegający, czy z tego prawa korzystający. Powinniśmy już dawno temu porozmawiać o zarobkach polityków i to powinno dziać się z otwartą przyłbicą. To powinna być spokojna debata publiczna polityków, dziennikarzy. Tego nie ma i ta decyzja pana premiera, pana prezesa, tę możliwość rozpoczęcia tej debaty na pewno cofnęła, czy jak na razie zaprzepaściła. Odłożyła w czasie to na pewno i na pewno trudno jest też doprowadzić do takiej spokojnej debaty publicznej na ten temat, prawda? Bo mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy poruszany jest temat zarobków polityków, podnosi się w opinii społecznej, w komentarzach internautów, wszelakich komentarzach, ogromne larum, że jednak politycy powinni mniej zarabiać. A przyznam, że ja wcale nie widzę aż takiego oporu po stronie społecznej. Bardzo wielu internautów pisało wręcz, że polityk powinien być dobrze wynagradzany. Tylko myślę, że tutaj też większość opinii publicznej się z tym zgodzi, że nagroda za dobrze wykonaną pracę, ale żeby tak było, to trzeba też wprowadzić jakieś mechanizmy weryfikujące tę pracę i pozwalające na to, żeby ewentualnie osobę źle pracującą, niesłużącą Polsce, niesłużącą ją w życiu publicznym, ukarać. W sposób należyty ukarać, odebrać czy to uposażenie, czy w jakikolwiek inny sposób może odsunąć od sprawowanej funkcji. I to jest ogromnie ważne, że płaca powinna być adekwatna do dobrze wykonywanej pracy, zwłaszcza jeżeli jest to na tak wysokim stanowisku, jest ona piastowana. Natomiast inna rzecz, pan prezes powiedział, że podjęto decyzję, że nie tylko, bo sprawa wyszła od tego, że ogłoszono, iż czy tam w bardzo dziwny sposób opinia publiczna dowiedziała się o tym, że ministrowie otrzymali nagrody. I tutaj mam bardzo duże zastrzeżenia, jeśli chodzi o komunikację. Po pierwsze, taka decyzja powinna być zakomunikowana w sposób transparentny, zwłaszcza że Prawo i Sprawiedliwość o transparentności mówiło zawsze i też z takim hasłem weszło do parlamentu. Utworzyło całą ustawę o przejrzystości zarobków. Tak, i dlatego brakuje mi tutaj tego zakomunikowania. Gdyby to się stało, to opozycja nie miałaby w ogóle pola do ataku. Druga sprawa. W PiS-ie było widać też pewną chwiejność, no bo najpierw broniono tych nagród, prawda? I to bardzo konsekwentnie. To, że pani premier wygłosiła bardzo mocne i takie mocno poruszające też dla opinii społecznej przemówienie,
które zawierało bardzo wiele argumentów niezwykle trafionych. To świadczyło też o tym, że taka była linia Prawa i Sprawiedliwości. W taki sposób broniono tej decyzji. I jak najbardziej miano do tego prawo. I nagle dzisiaj widzimy pewną woltę, odcięcie się od pani premier, która mam wrażenie, że tutaj została nagrody, które sama przyznała. Tak, ale robiła to w sposób merytoryczny. A dzisiaj słyszymy na konferencji, najpierw pani rzecznik PiS odżegnała się, że przypomniała, że rzeczywiście nagrody zgodnie z prawem zostały przyznane, ale zauważyło Prawo i Sprawiedliwość, kierownictwo PiS zauważyło, że nie spotkało się to z opinią publiczną przychylną. Natomiast nie przeoczmy tutaj jednego ważnego elementu, mianowicie tego, że to tabloidy, zwłaszcza konkretny tytuł. Tutaj bardzo mocno tę nagonkę na panią premier rozpętywało wokół tych nagród. I widać było, że codziennie pani premier Szydło jest atakowana właśnie za te nagrody. Mam wrażenie, że to w przesadzony sposób. No ale być może, no bo tak mówił Jarosław Kaczyński, prezes PiS, było tak, że tej opinii, tych nieprzychylnych głosów było aż tyle, jak on powiedział nawet przy świątecznym stole, pan prezes je usłyszał, że Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło stop, musimy przeciąć ten temat, musimy wyjść i twardo powiedzieć, że odcinamy się od tego typu polityki, tak, że nie chcemy prowadzić takiej polityki, tylko stawiamy znowuż na tę transparentność. I tu pytanie, bo wydaje mi się, że też takim pierwszym sygnałem, że w tę stronę pójdzie PiS, były słowa premiera Mateusza Morawieckiego, była decyzja premiera Mateusza Morawieckiego o zdymisjonowaniu kilkunastu wiceministrów. Już wtedy były słowa, taka jaskółka zwiastująca, co się może wydarzyć dalej, że będziemy skracali zatrudnienie, jakby redukowali zatrudnienie w administracji, być może pójdzie za tym jeszcze i obniżka. No tak, to są trochę, myślę, jednak dwie różne sprawy, bo po pierwsze, ci nie dlatego zostali zdymisjonowani część ministrów, czy odchudzone te resorty zostały, dlatego że, nie wiem, przejadają za dużo pieniędzy i tylko być może też w kwestii szukania oszczędności, ale nie dlatego, że jakieś nagrody zostały wydane, to były dwie odrębne rzeczy. I teraz tak, jeżeli pan prezes rzeczywiście doszedł do wniosku, że przy stołach nawet świątecznych rozmawiamy o premiach polityków i nie, czy ministrów, a nie tak powinno wyglądać sprawowanie władzy przez partię, która mówi o transparentności, to jak najbardziej się z tym zgadzam, ale w takim razie mam problem z formą ogłoszenia tego, znowu problem komunikacyjny, bo można było zupełnie inaczej ogłosić te decyzje, nie zostawić jakby na pastwę losu, na pastwę tych wszystkich ataków pani premier Szydło, tylko wziąć ją w obronę, powiedzieć tak, te nagrody się należały, wykonaliśmy to, to i to, rząd premier Szydło dokonał tego, tego i tego, przecież to są wymierne korzyści, zostały przyznane nagrody za to i za to, ale przyjmujemy, opinia publiczna jest krytyczna, dobrze, robimy krok w tył, oddajemy te nagrody na cele społeczne, na cele charytatywne. Wydaje mi się, że tak stawiając sprawę, PiS ugrałby znacznie więcej, bo ja jednak odczuwam pewien zgrzyt przy takim zostawieniu pani premier z tym wszystkim, odcięciu się od niej i jakoś mi się to nie składa w taką dobrą całość, myślę, że to może zaszkodzić wizerunkowo. A druga rzecz, no rzeczywiście pan premier mówił jakiś czas temu, że tak, zarobki będą mniejsze, nie będzie dodatków i trzeba odchudzić resorty. Czyli co z tego mamy? Wychodzi z tego, że mniej osób będzie za mniejsze pieniądze wykonywać będzie pracę, którą wykonywało więcej osób za więcej pieniędzy. Czy to oznacza, że w tej chwili resorty były takie kompletnie jakieś rozciągnięte i dysfunkcyjne, czy niektóre panowało w nich rozpasanie. Tak, i czy niektóre stanowiska były po prostu tylko figuratywne, czy może zostaną te nowe osoby obarczone większą odpowiedzialnością, jeszcze większymi obowiązkami i jak to wpłynie na działanie ministerstwa, na działanie resortów. Też pamiętajmy, że no nie może być sytuacji, w której nie będzie państwa stać na zatrudnienie ministrów, ponieważ
eksperci czy ludzie do tego przygotowani z dorobkiem zawodowym, naukowym, nie będą mogli sobie na to pozwolić, bo mają na utrzymaniu rodzinę i inne sprawy. To jest niestety problem od lat i rzeczywiście ci eksperci, jeżeli nie są politykami, którzy idą do ministerstwa, piastują dzisiaj stanowisko wiceministrów, to są osoby, które, u których musiała wygrać ta miłość do Polski, praca na rzecz narodu. To są osoby niejednokrotnie, które już się to robiły i potem łatwiej jest im rzeczywiście podjąć taką decyzję, ale gorzej rzeczywiście, jeżeli ktoś po prostu musi wybierać między tą pracą dla państwa, a między godnym życiem, powiedzmy. No oczywiście, to jest szalenie szlachetne i ja podziwiam ideowców, którzy no, pracują dla idei i to jest wspaniałe, tylko nie można w pewnym, no, nie można też stawiać sobie takiej zapory, że muszę albo wybierać, jak utrzymać rodzinę i jakby, zwłaszcza, że kiedy się idzie do ministerstwa, to jednak jest taka droga w jedną stronę dla niektórych, jeśli ktoś prowadzi, nie wiem, działalność naukową czy biznesową, no to wchodząc już w ten obszar państwowy, tak, i najczęściej to nie ma tam już takiego łatwego powrotu, jeszcze zależy, jaki to jest, jaka to partia i jaki to obszar życia społecznego czy politycznego. Natomiast no, zakładanie sobie takiego kagańca i mówienie o tym, że no, niewiele będą zarabiać ministrowie, czy tam, no, powiedzmy, są jakieś takie sztywne widełki, to jest zamykanie sobie drogi i szansy na pozyskanie ludzi naprawdę wartych tego. Pani redaktor wie na pewno, co będzie jeszcze się pojawiało na portalu w kwestii właśnie decyzji prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Już najświeższe komentarze na portalu są wywiady, rozmowy między innymi profesor Maliszewski, profesor Chwedoruk, także Dominik Tarczyński. Co jeszcze? Tak, no, mamy sporo tych komentarzy, część z nich niebawem się ukaże. I widać w tych opiniach, że one są bardzo rozbieżne, ale też warto się nad nimi pochylić, nawet nad tymi krytycznymi, ponieważ one niosą, myślę, sporo takiego materiału do przemyślenia na temat tego samego sposobu zakomunikowania tej decyzji, na temat momentu, w którym została zakomunikowana, bo spójrzmy też na moment, w którym to się stało. Otóż wczoraj pani Leszczyna z Platformy Obywatelskiej, którą pewnie większość Polaków, której nie kojarzy zupełnie. Była wiceminister finansów, ale ja jako dziennikarka też ekonomiczna wiem, kojarzę. Tak, tak, ale dla większości Polaków, przypuszczam, nie jest to jakaś osoba z pierwszych, wypowiadająca pierwsze skrzypce w życiu politycznym. Ona wychodzi, ogłasza tę swoją jakąś bałamutną mowę o tym, że to największe afery to nie są te platformy, których mamy po prostu ogromną listę, tylko największa afera to jest to, że rząd przyznał sobie nagrody, co jest absurdem. I zamiast się od tego odciąć, to Prawo i Sprawiedliwość sprawia wrażenie, że ulega temu naciskowi. To się stało bezpośrednio dzień po, wyjechały na ulice polskich miast billboardy z tym wstydem, kampania ruszyła, na Twitterze zawrzało i odpowiedzią na to Prawa i Sprawiedliwości jest to, tak, oddajemy nagrody i to w taki sposób, a nie inny, bo zupełnie inaczej byłoby, gdyby prezes PiS dzisiaj powiedział, że te nagrody były, no, i jakieś miał inne stanowisko. Tymczasem mam wrażenie jakiegoś takiego dygotu i chwiejności, bo słyszymy dzisiaj, że prezes o tych nagrodach w ogóle nie wiedział. Innym razem widać, że po prostu biało-czerwona drużyna uważa, że te rzeczy, jakby wynagrodzenie za ciężką pracę się należało. Bardzo niefortunny brak komunikacji i jakiegoś spójnego przesłania. Natomiast no, to cieszy, że i to jest też bardzo ciekawe, ale nie do końca wygrane, to, że to nie jest jedyna decyzja, że ministrowie oddają swoje nagrody na cele charytatywne, ale prezes PiS postanawia, ogłasza, że PiS będzie tutaj wnosiło ustawy o obniżenie uposażenia posłów i senatorów o 20%. No to jest rzeczywiście taki strzał w stronę opozycji, odpowiedź na tę ich rewoltę. Skoro uważacie, że państwo
państwo ma być tańsze, to proszę bardzo. Ale czy to wybrzmiało dzisiaj? Nie wiem. Na pewno no, opozycja została jakoś postawiona w trudnej sytuacji. Ale no, no, swój komentarz też już napisałam na portalu i jednak trzymam się tego, co tam padło. Wolałabym inaczej zakomunikować całą, usłyszeć inny komunikat niż tak sformułowany. Pani redaktor, to ostatnie pytanie. Pytanie o to, czy debata o zarobkach wróci i czy ona wróci jeszcze za tej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, wszak przed nami jeszcze wybory samorządowe, parlamentarne, prezydenckie. No mam wrażenie, że po takiej decyzji to wróci raczej nieprędko, bo jeżeli taka jest odpowiedź no PiS i to jest odpowiedź na rzekome postawy społeczne, na zapotrzebowanie społeczne, no to o czym tu debatować? Mam wrażenie, że prezes PiS dzisiaj mówiąc te słowa poddał się, czy niejako usankcjonował jakieś takie niewidzialne głosowanie, nie? Że skoro uznał, że te opinie, które gdzieś tam zasłyszał w internecie czy od znajomych są miarodajne, no to trochę tak jakby się odbyło jakieś nieformalne referendum, z którego to wynika, że politycy zarabiają za dużo, powinni zarabiać mniej. I decyzja dzisiejsza przecięła te debaty. Jak na razie nie widzę możliwości, żeby do tego szybko wrócić. Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu Polityce.pl. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, dziękuję również państwu i za chwilę po krótkiej przerwie wracamy do państwa.